Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk, który zapoznał się z instrukcją obsługi oraz funkcjami urządzenia. Urządzenie PEP01 należy do rodziny uniwersalnych przekaźników elektromagnetycznych wykonanych w formie dopuszkowej. Urządzenia tej rodziny dostępne są w wersji napięciowej 12V, 24V, 230V. Cechą wspólną przekaźników PEP01 są niewielkie gabaryty urządzenia, co pozwala na montaż w puszce 60 mm, w słupku ogrodzeniowym lub też pod sufitem podwieszanym. Po podaniu napięcia zasilania urządzenie przełączy styki NONC i pozostanie w stanie włączenia aż do czasu zaniku napięcia zasilania. Obciążalność prądowa urządzenia wynosi 10 A dla obciążeń rezystancyjnych. Przy przełączeniu napięcia 230 lub 30V DC. Urządzenie idealnie sprawdza się w przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa para styków NONC, a wykonanie modułowe oznaczone symbolem PEM01 nie pozwala na montaż ze względu na duże gabaryty obudowy urządzenia modułowego. Instalację przekaźnika PEP01 ułatwia wygodny i czytelny opis urządzenia. Naniesiony jest metodą laserową bezpośrednio na obudowie przekaźnika. Urządzenie PEP01 posiada zaciski A1 oraz A2 służące do podania napięcia zasilania na cewkę przekaźnika. W zależności od wersji napięciowej urządzenia do zacisków tych należy podłączyć właściwą wartość napięcia zasilania. Zacisk 11 stanowiący wejście przekaźnika NONC 10 A. Zacisk 12 stanowiący wyjście przekaźnika, styk normalnie zwarty. Zacisk 14 stanowiący wyjście przekaźnika, jest to styk normalnie otwarty. Celem prezentacji montażu oraz działania przekaźnika PEP01 zaprezentujemy jego współpracę z przełącznikiem dwuobwodowym typu PIM03. Na panelu bocznym znajduje się schemat działania przełącznika. Napięcie wejściowe trafia na zaciski IN i wychodzi odpowiednio pierwszym lub drugim wyjściem przełącznika. Możliwy jest także stan pośredni. Przełącznik jest wyłączony. W prezentowanym przykładzie urządzenie PIM03 dokonywać będzie selekcji działającego obwodu. Raz będzie to przekaźnik elektromagnetyczny dopuszkowy PEP01, a raz urządzenie modułowe będące jego odpowiednikiem, czyli przekaźnik elektromagnetyczny PEM01/012. Przełącznik dwuobwodowy współpracować będzie z zasilaczem z serii ZPM30/12. Zasili on napięciem stałym 12V DC poprzez wyjście oznaczone jako plus i minus odpowiednie przekaźniki elektromagnetyczne wybrane przez przełącznik PIM03. Do prezentacji wykorzystamy także przekaźnik elektromagnetyczny montowany na szynie DIN typu PEM01/012. Posiada on identyczną jak w przypadku PEP01 konfigurację styków. Maksymalny amperaż urządzenia to 16 A. Montujemy na szynie DIN zasilacz ZPM30/12. Zasili on nasze przekaźniki.
Podajemy napięcie zasilania urządzenia. Na zacisk oznaczony jako L trafia potencjał fazy. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu obwodu. Na zacisk N trafia potencjał neutralny. Montujemy na szynie DIN przełącznik dwuobwodowy typu PIM03. Podajemy na przełącznik potencjał plus napięcia 12 V pochodzącego z zasilacza ZPM30/12. Montujemy na szynie przekaźnik elektromagnetyczny typu PEM01/012. PIM03 będzie w układzie selektorem pracy jednego z dwóch przekaźników elektromagnetycznych poprzez przełączenie sygnału plusa pomiędzy urządzeniami. Podajemy zatem sygnał plusa z selektora PIM03 na zacisk A1 przekaźnika PEM01/012. Drugi zacisk przełącznika PIM03 wprowadzamy na zewnątrz rozdzielnicy. Zasili on przekaźnik elektromagnetyczny dopuszkowy typu PEP01. Potencjał minus z zasilacza trafia bezpośrednio na cewkę przekaźnika elektromagnetycznego PEM01/012. Sygnał ten jest także wprowadzany na zewnątrz rozdzielnicy i podłączany pod zacisk drugi cewki przekaźnika PEP01. Przekaźnik PEM01 oraz PEP01 będzie pracował w układzie uruchamiania oświetlenia 230 V. W tym celu potencjał fazy z zabezpieczenia trafia na zacisk wejściowy, czyli zacisk 11 przekaźnika elektromagnetycznego PEM01 oraz PEP01. Podajemy sygnał fazy na oświetlenie. W tym celu łączymy zacisk 14 przekaźnika PEM01 z żarówką. Tak samo zacisk 14 przekaźnika PEP01 trafia na drugą żarówkę. Obwody zamykać będzie przewód neutralny. Podajemy napięcie zasilania. Po podaniu napięcia zasilania zielona dioda OK zasilacza ZPM świeci, sygnalizując poprawną pracę zasilacza. Przełączamy przełącznik PIM03 w pozycję pierwszą. Zasilona oprawa świeci światłem ciągłym.
przełączamy przełącznik PIM03 w pozycję neutralną. Oświetlenie gaśnie. Widać także wygaszoną diodę sygnalizacyjną przekaźnika PIM01. Przełączamy przełącznik PIM03 w drugą pozycję pracy. Uruchamiamy tym samym drugi z obwodów.